Leczenie trądziku jest procesem długotrwałym, o czym na pewno wiedzą osoby, które się borykają z tym problemem. Czy najnowsza metoda za pomocą lasera może przyspieszyć ten proces? O tym porozmawiamy dzisiaj w Instytucie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest ze mną Edyta Słupczewska, właścicielka Instytutu. Dzień dobry, Edyto. Dzień dobry. Edyto, dzisiaj porozmawiamy o trądziku. Czym on tak naprawdę jest i dlaczego on się pojawia? Trądzik pospolity, inaczej acne vulgaris, jest to schorzenie dermatologiczne, które objawia się zaczepowaniem ujść gruczołów łojowych. Trądzik występuje zarówno u osób młodych, jak i u osób dorosłych. Następstwami trądziku są zaskórniki, grudki, krostki. Bardzo często jest połączenie różnych schorzeń u jednego pacjenta. Do tego często dochodzi kolonizacja bakterii, Propionibacterium acnes, i wtedy mówimy o stanach zapalnych, czyli jest to bardzo złożone schorzenie. No właśnie, a jakie są metody na zwalczanie trądziku? Jeżeli chodzi o metody leczenia, jest ich sporo. Wcześniej w gabinecie Dermalogica robimy badanie, komputerowe badanie stanu skóry, i wtedy widzimy, czy gruczoły łojowe są zablokowane, i wtedy należy je odblokować oksybrazją, czyli oczyścić z tlenem i solą fizjologiczną. Jeżeli są to zmiany grudkowo-krostkowe, wtedy w grę wchodzą albo peelingi dermatologiczne, albo nasz najnowszy zabieg w postaci lasera do leczenia trądziku. No właśnie, zdecydowałaś się wprowadzić taki zabieg do Instytutu. Dlaczego? Bardzo dużo osób boryka się z trądzikiem, zarówno osoby młode, jak i dorosłe. Tak naprawdę 50% społeczeństwa ma problem z trądzikiem w mniejszym lub większym stopniu. Dlatego laser jest rewelacyjnym zabiegiem, aby pomóc tym pacjentom zlikwidować te wszystkie problemy skórne. Jakie są wskazania do tego zabiegu? Dla kogo on jest przeznaczony? Zabieg jest przeznaczony dla osób, które mają zarówno zmiany grudkowe, krostkowe, grudkowo-krostkowe, czyli połączenie tych zmian, które mają stany zapalne, rozszerzone pory skórne, złą kondycję skóry, dużą kolonizację bakterii, Propionibacterium acnes. Czy ten zabieg może być również wskazany przy bliznach potrądzikowych? Jeżeli chodzi o blizny potrądzikowe, to wszystko zależy, jakiego one są rodzaju. Jeżeli są to blizny zanikowe, mówimy tutaj o ubytku tkanki, i wtedy w grę wchodzą lasery frakcyjne, ale oczywiście możemy połączyć te zabiegi w jednej terapii. To jaki laser jest używany w Instytucie do usuwania trądziku? Stosujemy laser Alma Harmonii Pro i jest to głowica Pro Acne, która jest idealna do leczenia zmian trądzikowych, zmian grudkowo-krostkowych oraz stanów zapalnych u pacjentów borykających się z trądzikiem pospolitym. A z czym przyszła do nas pacjentka dzisiaj, z jakim problemem? Tak jak większość pacjentów, rzadko kiedy jest to problem jednoznaczny. Oprócz zaskórników otwartych są zmiany grudkowo-krostkowe, i to w przeważającej części, a część zmian jest o charakterze zapalnym, więc pokażemy, jakie właściwości ma działanie lasera na takiego typu zmiany. Zastanawiam się, skąd mam wiedzieć, że akurat laserowe usuwanie trądziku będzie najlepszą metodą. Czy w momencie, kiedy pacjent przychodzi, wy decydujecie wtedy, czy ta metoda, czy jakaś inna, która jest możliwa w Instytucie do wykonania? Do tej pory, jeżeli chodzi o zabiegi laserowe, nie było tak skutecznego lasera, jeżeli chodzi o usuwanie zmian trądzikowych. I biorąc pod uwagę, że zawsze w gabinecie liczą się dla mnie efekty, pacjenci kierowani byli w większej części na peelingi dermatologiczne. W peelingach dermatologicznych mam szereg możliwości. Bardzo często były wykorzystywane różnego typu preparaty. W tym momencie, gdzie weszły na rynek światowy lasery, takie naprawdę bardzo silne lasery do usuwania zmian trądzikowych, wyparły leczenie w postaci peelingów dermatologicznych, i tak naprawdę lasery to jest przyszłość całej medycyny estetycznej. Edyto, czy do zabiegu laserowego usuwania trądziku są jakieś przeciwwskazania, są sytuacje, kiedy nie możemy wykonać tego zabiegu? Oczywiście, tak jak przy większości zabiegów. Mówimy tutaj o osobach, które są w ciąży, karmią piersią, mają nowotwory, przyjmują retinoidy, leki światłouczulające. Sporo przeciwwskazań, tak naprawdę one się objawiają w momencie rozmowy z pacjentem przed zabiegiem. Tak, dlatego bardzo ważna jest konsultacja, wyeliminowanie wszelkich przeciwwskazań, aby zakwalifikować pacjenta do danego zabiegu. A jak wygląda sam zabieg?
Jak działa laser? Już tłumaczę. Laser działa na bakterie, które powodują trądzik. Nie dość, że działa na bakterie Propionibacterium acnes, to działa jeszcze na pożywkę tych bakterii. Jest to jeden z nielicznych urządzeń na świecie, tak naprawdę, który jeszcze likwiduje pożywkę bakterii kolonizujących naszą skórę. Oprócz tego laser wchodzi głęboko do skóry właściwej i działa na gruczoły łojowe, powodując ich obkurczenie i wygładzenie skóry. Zastanawiam się, co odczuwa pacjent podczas zabiegu. Wiesz, pytanie, czy to boli? Nie, właśnie zawsze szczerze odpowiadam pacjentowi w trakcie konsultacji i są lasery, które rzeczywiście się czuje. Czujemy jedynie minimalne ciepło na skórze, ale absolutnie nie można tego zakwalifikować do odczuć bólowych. Jak powinniśmy się przygotować do zabiegu? Czy to jest jakieś, właśnie musimy, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej zacząć przygotowywać się do laserowego usuwania trądziku? Nie. Jeżeli chodzi o przygotowanie skóry, pacjent nie może przyjmować retinoidów, skóra nie może być opalona i nie należy wykonywać peelingu przed zabiegiem. Edyta, jaka jest rekomendowana liczba zabiegów? Czy wykonujemy go w seriach, czy jednak wystarczy jeden? To wszystko zależy, kiedy pacjent trafił do gabinetu. Jeżeli są to zmiany, które dopiero co się pojawiły i te bakterie nie zdążyły się rozmnożyć, tak naprawdę od 2 do 4 zabiegów już nam w zupełności wystarczają. Jeżeli jednak te bakterie miały kilka miesięcy, kilka lat na rozmnażanie się, wtedy mówimy o serii od 8 maksymalnie do 12 zabiegów. I kiedy widzimy efekty? Tak naprawdę pierwsze efekty pojawiają się już po jednym, po 2 zabiegach. Bardzo często jest tak, że w przypadku trądziku grudkowo-krostkowego cała wydzielina tego gruczołu łojowego wychodzi ze skóry w trakcie zabiegu i skóra nam się automatycznie wygładza. Także niesamowite efekty i bardzo szybkie, z racji tego, że można go przeprowadzać nawet 2 zabiegi w tygodniu. Dlatego już po 2-3 tygodniach mamy niesamowitą poprawę na skórze. Wiesz co, myślę sobie, że to jest też fajny zabieg dla młodych osób, co też zresztą wspomniałaś na początku, bo to jest kwestia właśnie tego, jak się czujemy ze sobą, a młode osoby, wiadomo, to może trochę nawet w stan taki emocjonalny wejść. Są badania naukowe, że dużo osób, które borykają się z trądzikiem, w ekstremalnych stanach może to prowadzić wręcz do stanów depresyjnych, więc rzeczywiście osobom dorosłym może się wydawać, że to nic takiego mieć trądzik, ale dla osób młodych może to być tak, sprawa życia lub śmierci, ich stan skóry. Czy ten zabieg możemy łączyć z innymi zabiegami? Czy to nam jakoś wzmocni kurację? Jeżeli chodzi o usuwanie trądziku, sam laser jest tak rewelacyjny i daje tak spektakularne efekty, że nie łączyłabym go z innymi zabiegami. Ale też chodzi o to, że wykonując zabiegi laserowe, jeżeli chodzi o usuwanie trądziku, możemy wykonywać je 2 w tygodniu. Jeżeli miałoby być łączone z peelingami dermatologicznymi, odstęp by znowu musiał być miesiąc od wykonania peelingu. Więc jeżeli chcemy mieć bardzo szybki efekt, lepiej skupić się na samym laserowym usuwaniu trądziku. Ale w przypadku blizn potrądzikowych czy innych schorzeń na skórze, możemy zakończyć terapię trądziku i nawet po 2-3 dniach zrobić laser frakcyjny, ablacyjny, aby zlikwidować nierówności na skórze. Zastanawiam się, czy podczas zabiegu albo po mogą wystąpić jakieś efekty uboczne? Efektami ubocznymi jedynie co może wystąpić, to jest rumień, zaczerwienienie i delikatne pieczenie w miejscu wykonywania zabiegu i wszystko to ustępuje w ciągu 1-2 dni od wykonania zabiegu. Czy możemy po zabiegu od razu przystąpić do życia codziennego, czy powinniśmy jednak pozostać w domu? Nie, możemy jak najbardziej, jedynie co to skórę trzeba nawilżać i chronić przed promieniowaniem słonecznym. Dzisiaj porozmawiamy o paskach, które poza dopasowaniem do spodni albo spódnicy mogą idealnie wyrównać proporcje naszej sylwetki i być bardzo ciekawym wyróżnikiem. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na proporcje Waszej sylwetki i tu wyróżniamy 2 rodzaje pasków. Wyróżniamy właśnie cieńsze paski albo odrobinę szersze. Cieńsze paski będą idealne dla sylwetek drobniejszych, szczuplejszych, natomiast ten szerszy możemy wykorzystać do pań o trochę większych rozmiarach. Jeżeli założymy pasek wyżej w talii, pięknie wydłużymy nogi. Natomiast jeżeli założymy pasek na przykład na dżinsach, bardziej na biodrach, pięknie podkreślimy optycznie kształty bioder. Natomiast bardzo szerokim paskiem w tym stylu możemy pięknie podkreślić, zaznaczyć talię. To dotyczy sylwetek, które nie mają właściwie w ogóle zaznaczonej talii. Możemy założyć taki pasek na marynarkę albo na sweter i przepięknie właśnie zbudować nasze proporcje. Jeżeli macie 2 takie same paski, możemy je też bardzo ciekawie obwiązać wokół sylwetki. Nie w ten sposób klasycznie, tylko możemy włożyć jeden w drugi. Właśnie w ten sposób.
Wówczas powstanie nam taki bardzo długi, fajny pasek, którym możemy się całkowicie obwiązać i będzie bardzo ciekawie wyglądać. Ważne jest też to, żeby dopasowywać paski do, odpowiednio do stroju. Czyli w momencie, kiedy zakładamy na przykład dżinsy, czy wybieramy stylizację bardziej casualową, możemy zaszaleć ze wzorami i z kolorami pasków. Możemy wykorzystać wzory zwierzęce, które są bardzo modne w tym sezonie, na przykład leopard albo skórę węża. Natomiast jeżeli jest to elegancka stylizacja do pracy, starajmy się dopasować ten pasek, żeby on był idealnie zgrywał się z naszą stylizacją, żeby ta klamra była mniejsza i nie odbiegała tak naprawdę od całej sylwetki, żeby nie skupiała na sobie uwagi. Paski też mogą być fajnym takim wyróżnikiem stylu i to właściwie powinny definiować Wasz styl. Możemy wykorzystać takie bardzo mocne paski. Mogą być taką wersją wieczorową, one są akurat na gumce te paski. Pięknie będą wyglądać zaznaczone w talii i możemy je wykorzystać do wcześniej wspomnianych marynarek albo takich większych swetrów puchatych, tak jak teraz na jesień, albo na przykład do wieczorowej sukienki, która też pięknie podkreśli Waszą talię. To, jaki pasek wybierzecie, zależy od Was i to, jak dopasujecie go do stylizacji, też zależy od Was. Nie bójcie się kombinować. Zabieg laserowego usuwania trądziku to alternatywa dla tradycyjnych terapii antybiotykowych. Pamiętajcie, że zaniedbanie schorzenia może doprowadzić do trwałych śladów, takich jak blizny potrądzikowe czy przebarwienia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia za 2 tygodnie.